innych ekspertów, że było kilka takich elementów, które spowodowały, że polski samolot został naprowadzony na śmierć. Tak, proszę Państwa, został naprowadzony na śmierć i to można już właściwie powiedzieć. Bo po pierwsze, nikt już nie kwestionuje, nawet te tak zwane media mainstreamowe w Polsce, czyli te prorządowe, nikt nie kwestionuje, że kontrolerzy zwierzy w Smoleńsku podawali nieprawdziwe informacje. Podawali im złe odległości. Naprowadzali ich na śmierć. W pewnym momencie pada nawet takie powiedzenie pana Krasnowickiego, który był tam na wieży pana pułkownika, do pana Prusnina, że doprowadzamy do 100 metrów i koniec. Czyli wiemy już na pewno, że wieża wydawała fałszywe informacje. Fałszywe informacje, które przyczyniły się do tego, że samolot został wprowadzony w Nieckie Jaro, gdzie spotkała polską elitę patriotyczną narodową śmierć. Drugim takim elementem było prawdopodobnie zafałszowanie sygnału radiolatarni, czyli MDB tak zwanej. To właśnie specjalizacja między innymi pana, który tutaj w Londynie mieszka. Czyli trzeba tu wyjaśnić, że, bo nie wiem, czy dla wszystkich Państwa to jest jasne, system naprowadzania samolotów na lotnisku Smoleńsk-Stewierny polega na tym, że samolot kieruje się na dwie radiolatarnie, najpierw dalszą, potem bliższą, które wysyłają pewne sygnały i samolot dzięki temu, że tak powiem, jest wprowadzony równo jak na pas startowy. Ponieważ ten sygnał radiolatarni przerywał, co już odkrył wcześniej pilot IAKA-40 i prawdopodobnie, no to jest nasze na razie podejrzenie, nie mamy na to dowodu, była jakaś fałszywa radiolatarnia, która wydawała inny sygnał. W połączeniu z wieżą ten samolot po prostu poszedł na śmierć. To już wiemy na pewno. Trzecia sprawa to jest Mykonik, o którym wspomniałem, czyli ten atak satelitarny. I to już właściwie są trzy elementy, które bardzo silnie wskazują na celowość. Na celowość. My oczywiście tego nie możemy dzisiaj przesądzić, bo właściwie cóż nas wszystkich wiąże? Oprócz tego, że śledztwo jest prowadzone, będzie to sprawa. Przecież, że śledztwo prowadzone jest bardzo niemrawo. Wiąże nas, proszę Państwa, przede wszystkim to, że Rosja dotąd nie chce upublicznić parametrów lotu. Czyli tego, co zostało zapisane na czarnej skrzynce, nie tej, która rejestrowała zapisy rozmów w kabinie pilotów, ale zapisy parametrów lotu. Gdybyśmy je znali, znalibyśmy prawdę. Niestety to jest przed nami cały czas ukrywane. Rosjanie zacierali ślady. To też jest jakaś poszlaka wskazująca na to, że mają coś do ukrycia. My tutaj nigdy w żadnym razie nie chcemy przesądzać tego, że to był zamach. Mówimy tylko, że Rosjanie mają coś do ukrycia. Nie wiem, czy to była awaria samolotu, czy może jakieś inne zaniedbania, które strona rosyjska chciałaby ukryć. W każdym razie ich postępowanie świadczy o tym, że mają coś na sumieniu. Tu są takie dwa najbardziej uderzające przykłady. Po pierwsze sfałszowano zapisy rozmów pilotów, czyli to, co znamy jako stenogramy. Wiemy już, że piloci nie próbowali lądować, tylko wykonywali próbę podejście do lądowania. Według raportu MAK piloci podjęli decyzję o lądowaniu pod naciskiem generała Błasika i w domyśle Lecha Kaczyńskiego. Spędziłem tysiące godzin na analizie zmian położenia samolotów, stąd to, co dla niektórych są po prostu liczby. Dla mnie jest to określony punkt przestrzeni, który się zmienia i którą dynamikę tych zmian można w sposób dla mnie naprawdę bardzo łatwo obliczyć. W zasadzie główne moje analizy, które zaprezentowano w Brukseli, polegały na tym, że samolot był błędnie naprowadzany w kilku parametrach, parametrze odległości o około 800 metrów. Chodzi o to, że gdy kontroler mówi na przykład 6 km na kursie na ścieżce, samolot w rzeczywistości był kilometr dalej. Dokładnie druga sprawa była, bo chodzi o ścieżkę. Ścieżka jest to, można powiedzieć, połączenie dwóch parametrów. Parametrów wysokości oraz parametru odległości od lotniska. I w tym momencie samolot nigdy, ale powtarzam, nigdy nie był na ścieżce. Choć jest tak zwany kąt schodzenia, jest to 2 stopnie 40, który jest w karcie lotniska,
I według tego samolot nigdy nie był na ścieżce. Rosjanie, aby jakby spróbować ratować swoich kontrolerów, chcieli do analizy kąt 3 stopnie 12. Jednak nawet i wtedy samolot był przez 80% czasu nie był na ścieżce. Można powiedzieć, że wszystkie te analizy zostały potwierdzone zarówno i w poprawkach do raportu komisji MAR, jak i sami Rosjanie, powiedzmy, umieścili te informacje w swoim raporcie. Oczywiście zostały one przemilczane, natomiast zostały one umieszczone. Jeśli ktoś ma możliwość na przykład ponownego obejrzenia konferencji MAR z Moskwy, widać dokładnie, że gdy w czasie tego wideo, jakby końcówki, że gdy kontroler mówi 6 km, punkt samolotu jest 6800. Widać to naprawdę bardzo wyraźnie. Jakby oni w sposób, wiedzieli, że nie mogą jakby ukryć tego, natomiast oczywiście zagłuszyli to naciskami. Dzisiaj chciałbym zacząć w zasadzie właśnie od tych nacisków. Wiadomo, że na przykład sam raport zawiera analizę psychologiczną pilotów. Że jakby przyczynka do tego były naciski oraz obecność generała Wozika w kokpicie. Mogę tu w tej chwili powiedzieć, że nie było żadnych nacisków. A ileż obecność generała Wozika, najprawdopodobniej generała nie było w kokpicie. Rosjanie, mogę tak naprawdę to powiedzieć, Rosjanie sfałszowali, powtarzam, sfałszowali stenogramy, bo można się pomylić w analizie o jakieś konkretne słowo, ale nie można wymyślać konkretnie słowa. Ja podam na przykład. W rosyjskiej wersji jest pilot, drugi pilot mówi. Mówi też, że mgła, a naprawdę zdanie wygląda, mówi tylko, że jak za drugim razem nie usiądziemy, to mówi, że na Moskwę. Czy można się pomylić w analizie tego słowa? Nie. To, co kolega wspomniał, Grzegorz, że chodzi o wkurzy się. W języku angielskim tam jest jeszcze użyte słowo crazy, że prezydent się wścieknie. To słowo fizycznie nie istnieje, po prostu go nie ma. Rosjanie, można powiedzieć, napisali chyba kilka zdań, pół strony raportu o tym, że prezydent się wścieknie, że nie będzie lądował. I to nie chodzi, że to jest źle zrozumiane, czy na przykład źle jest przetłumaczone angielski. To słowo po prostu nie istnieje, fizycznie go nie ma. Nie ma go, po prostu nie ma. Jest takich słów, jest mnóstwo. Na przykład, pewnie pamiętacie Państwo z pracy, gdy kapitan się pyta, co z nami Basiu? Jakoby jest wystraszony reakcją prezydenta. Tego słowa nie ma. Nie ma. Fizycznie ono nie istnieje. Ono istnieje tylko w stenogramach pisemnych, które zostały przekazane polskiej stronie i opublikowane w prasie. Nie ma tych słów. Nie ma. Myślę, że poza takich elementów jest mnóstwo, które są przeoczone, są zmieniane. Opadywka 8 metrów. To więc jeśli na 98 stronie twierdzą, że musi opaść 30 metrów, natomiast na następnej stronie piszą, że opadł tylko 8 metrów i na tym opierają zapisy, no to jest ewidentne fałszerstwo. Z tego względu, że jeśli tak by było, samolot by się rozbił już 1,2 km od lotniska, w pobliżu bliższej nadrotarni. Jeśli on leciał, oznacza to, że te pociągnięcie sterów było o wiele wcześniej, a jeśli było o wiele wcześniej, oznacza to, że cały ten fragment parametrów lotu jest sfałszowany. W ciągu 2 tygodni w porozumieniu z innymi osobami trzeba jeszcze złożyć wniosek do prokuratury w tej sprawie. Ten zapis połączenia